Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, dzisiejsze słowo, którym się modlę, to Jan. Pamiętacie może dosłownie parę dni temu rozważaliśmy Ewangelię tuż przed Bożym Narodzeniem, gdzie urodził się Jan, no i chcieli mu nadać, pytali ojca jego Zachariasza o imię, jakie mają mu nadać, a Elżbieta napisała, że powiedziała, że będzie mu Jan na imię. Oburzeni, przecież nie ma takiego imienia w twoim rodzie. A Zachariasz napisał, Jan mu będzie na imię i odzyskał głos. Dlaczego? Ponieważ to imię Jan zostało mu nadane w związku z misją, jaką miał. Przyszedł w mocy i duchu Eliasza, by zapowiedzieć przyjście Mesjasza. I wieść o tym imieniu bardzo mocno się rozniosła po całej Ziemi Świętej. Dlaczego? Bo przyszli aż z Jerozolimy, gdzie chrzcił Jan, uczeni w piśmie, faryzeusze, by go zapytać o to, kim jest i jaka jest jego misja. Słuchajcie, jak ktoś był w Ziemi Świętej, to wie, że to wcale nie jest blisko. Pójść z Jerozolimy nad Jordan, gdzie chrzcił Jan, to jest kawał drogi przez pustynię. Więc sława Jana i informacja o jego działalności bardzo się rozniosła, dotarła aż do Jerozolimy. Stąd to pytanie, jaka jest twoja misja? Czy ty jesteś Mesjaszem? Widać też, jakie były już mesjańskie oczekiwania w narodzie. Nie udało się tego Mesjasza Żydom rozpoznać, ale widać, że to napięcie w narodzie było i ten czas przyjścia Mesjasza gdzieś był już odczuwalny bardzo mocno. Dlatego słuchajcie, dzisiaj modląc się tym słowem Jan, myślę sobie o swoim imieniu, o imionach, które mamy nadane na Chrzcie Świętym, bo one też są związane z misją. Myślę, że warto dzisiaj pomyśleć, jaką misję Bóg wpisał, nadając mi takie w moje życie, nadając mi takie, a nie inne imię. Niech nas to słowo prowadzi do tego rozeznania, rozpoznania i niech nas w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do jutra.